Dobra, siema. Dzisiaj sobie odpakujemy kamerkę sportową. Widać kamerkę sportową i no taką opaskę na głowę, żeby wiecie, było można to założyć, nie? Chodzi o kamerkę, to będzie nawet prosty unboxing, bo nie jest jakoś masakrycznie zapakowane, a tak to się mniej więcej prezentuje. To jest kamerka, tu naciśniemy rzepy, tu jest USB, nie wiem jeszcze czego, bardzo nie, a tu inne duperary jakby są tu. Tu mamy tą opaskę i sobie też ją pakujemy, tylko już za pomocą noża, bo jest tak zaklejone troszeczkę. Rozetnę, nie? Trochę nie za bardzo. Trochę, że to ściany wreszcie sobie. Trochę mi to lipa wyszło, ale zresztą kolor, ale taki styl. Wydechnę to gwarancji, nie wiem. Znaczy, znaczy kamerkę mam, ale nie potrzebuję gwarancji, bo to jest tylko takie coś w zasadzie. No i nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Wiem, co mam powiedzieć, zrobię zaraz cięcie. Złożę kamerkę do kupy i wam pokażę obraz tej kamerki, nie? Małe cięcie teraz. Dobra, wcześniej już widzieliście tego urywek z kamerki i teraz też widzicie, że to się trochę pozmieniało, a to dlatego, że musiałem no dokupić kartę SD, bo zapomniałem, bo wiecie, bym wam nie nagrał tego, ale jest kupiona, jest dobrze. No i też mówimy trochę rzeczy, które tutaj jeszcze są. Głowo to są w zasadzie statywy do, w zasadzie same statywy do kamerki, nie? I wszystko jest na jedną śrubę. Więc, nie wiem, czy jest, nie wiem, to jest tak chyba będę trochę wyciągał. To jest takie, to takie. Oczywiście wam teraz pytałem, do czego to wszystko służy, bo no tak jak wam wcześniej już mówiłem, że to niedawno kupiłem. Nie mówiłem, bo mówię teraz, że chciałem to wcześniej i w sensie kupiłem i no i dopiero się z tym zapoznałem, nie? Więc tak to wygląda. No i nie wiem co jeszcze mam powiedzieć. Chyba, że mam powiedzieć o tym woreczku, ale to musiałbym też zobaczymy sobie, czy to faktycznie będzie i rozważycie, jak to się demontuje. No dobra, bo patrzcie, bo to jest ta śruba, o której wam mówiłem, to ją się tu będzie widać, to ją się tu wkręca, nie? A ja teraz zapomniałem wkręcić. No i tak wiecie, tak to wygląda. A jak chodzi o montaż tego, to montaż jest trochę trudny, ale to no, polecałbym wam, wiecie jak to montować, jakbyście mieli GoPro, no to najlepiej z dołu. Się tak to zamontować. Przecież znowu też nie idzie. Właśnie teraz słyszeliście, jak się kamera włącza. No, zaraz to zamontujecie, więc tu tą dziurkę to przykręcacie i jest dobrze w zasadzie, nie? I teraz to zobaczymy, do czego ten woreczek służy.
Tu miałem rację, czy on jest do kamerki. No i się raczej też nie myliłem, bo się mieści. Te szare to jest ta kamera, nie? No to się zasuwa i masz brasę. Można brać to i to. Na przykład, nie wiem, u znajomego chcę to zmontować i... I tak to wychodzi. No jak miałbym cię oceniać tą opaskę na głowę i ten kamerkę, no to... No to w zasadzie dobrałbym do takie 8 na 10, bo kamerka nawet dobra. No opaska też dobra, bo wiecie, nie spada z głowy ani nic. No i co? Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć w zasadzie, ale... Nie wiem, co zrobić w zasadzie, bo zrobię cięcie na razie. Dobra, jesteśmy w małym cięciu. I tak właściwie to już byłby w zasadzie koniec odcinka. Mam nadzieję, że on się podobało. No i wiecie, będziecie mogli się spodziewać w zasadzie takich odcinków bardziej takich terenowych, że tak powiem, z tego GoPro, nie? Przynajmniej będę się starał o to, żeby to dobrze wyszło, nie? No i tak, ja ci tylko no, podobało, nie chcę ci zostawić łapy w górę, taki okno porządnej. No jak ktoś nowy może zostawić suba, bo lecimy po 40, było miło, no być 40 do końca czerwca. No jak chcecie, możecie to jakoś też skomentować. No. Więc... co, nie przedłużając, będę już w zasadzie kończył. No i oczywiście gdzieś tu po bokach będziecie mieli link do mojej subskrypcji i po bokach będziecie mieli dwa filmy. Więc... widzicie? Co? Elo!